witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że ksiądz biskup zaszczycił nas swoją obecnością od wielu lat. Czujemy miłość księdza biskupa do naszych dzieci. Nie tak dawno widzieliśmy się, prawda, na jasełkach i kolędowaniu w budeku. No każdy chce być bardzo blisko księdza biskupa i myślę, że później sesję zdjęciową sobie zrobimy, jeżeli księdzu biskupowi pozwoli czas i wyrazi ksiądz biskup taką wolę, chęć. Serdecznie witam naszego proboszcza, który również wszystkie sakramenty naszych dzieci odbywają się w parafii, którą kieruje ksiądz proboszcz Zygmunt Rutkowski. Serdecznie witamy. Nie ma księdza Stasia, który jeździ z nami na wycieczki, ale na pewno tu jest obecny duchem. Serdecznie witam wszystkich rodziców przybyłych na to spotkanie, dzieci, które już tam przygotowują się i myślę, wielkie napięcie im towarzyszy, bo chcą jak najlepiej wypaść przed tą publicznością. I zapraszam na występ naszych uczniów. Tu bardzo proszę, czy możemy już zaczynać?
Niechaj rozbrzmiewa radosna nowina, że w ubogiej stajence Bóg się nam narodził. Jezus mały, najświętsza dziecina. Zmienił się Bóg w wielkiej miłości. Bóg tu wchodzi i przebaczy. I każdy świat nad cichą świętą złożyć Boga na najświętszej pamięta i małemu Jezusowi tej ubogiej stajence. Jezus mały, bardzo dziękujemy, żeś zamieszkał na tej ziemi. Któż to idzie tak nieśmiało w stronę betlejemskiej szopki? To babciuszek idzie miły, co go siostry nie lubiły. Brała, myła i sprzątała. Dobra wróżka to sprawiła, że w królewnej z niej uczyniła. Chociaż jest królewną wielką, stanie tutaj przed stajenką. Uważaj na koronę. Ja posprzątam w tej stajence, bo do pracy mam skore ręce. Ja upiorę mu pieluszki i wnet zmyję te dzbanuszki. Dam też złoty pantofelek, niech mu da radości wiele. Dziękuję, Kopciuszku. Na twoje odwiedziny radość wielka tercina. A ty, synu mój tusy, jest raz nie podpusył, jest spresowicos, jest zakrozona. Jak mam gościa i do nas idą drogą razem z dośni wraz z siostrą i bratem. Jestem już. A ja Małgosia. Chcę podziękować Bogu za ojcowską troskę, za moją kochaną siostrę. Lecz spotkaliśmy leśnie straszną babę Jagę, że wspólnie z Małgosią daliśmy jej radę. Jasio to mój braciszek kochany. Jest wspaniały, grzeczny i śmiały. To z chaty baby Jagi te smaczne pierniczki. Tobie, Panie Jezu, z radością składamy. Ty dajesz najbiedniejszym. Bardzo Ci ufamy. Cóż to za hojne dary? Cóż za dzieci dzielne? Tu przy Jezusie jesteście bezpieczne, bo Jezus umacnia każde nasze serce. Pomoże, poradzi w życia poniewierce. On też będzie dzielny,
nawet pokona szatana, by była zbawiona każda dziecina kochana. To Pinokio, chłopczyk z drewna przez Geppetto wystrugany. Nos ma długi, to od kłamstwa, ośle uszy od nieuctwa. Niemało broił, niemało, ale jednak się poprawił. Panie Jezu, już nie kłamię i do szkoły chętnie chodzę. Tu zostawię swój nos długi, o te brzydkie ośle uszy. Niechaj innym to przestroga. Słuchaj matki, słuchaj ojca, słuchaj Boga. Choć to może nie do wiary, już nie chodzę na wagary. My cię, Pinokio, serdecznie witajmy i szatem ziemiaje, bardzo cię kochamy. A dla Jezusa będziesz także drogi, bo porzuciłeś swe grzeszne nałogi. Coś niebieskiego do nas się zbliża, pędzi ku nam jak obłoczek. To smerfik biegnie tu. O, jak szybko! Szybko! Brawo tu! Całej naszej smerfowej rodziny chcę złożyć życzenia dla Bożej dzieciny. Jezus to Zbawiciel, tak wieś niesie, głośno o tym nawet w lesie. A zwykle klakier na wieś o tym
zdał się bardzo grzecznym kotem. Panie już Jezus, zostań mym braciszkiem. Podzielę się z Tobą wszystkim. Dam Ci misieczka pluszowego. W mym łóżeczku miejsce zrobię. Będziesz sypiał ze mną sobie. Wasze zgodne życie bardzo nas raduje. Swoje błogosławieństwo Jezus obiecuje. To dobra nowina. Bóg tam przebywa, gdzie zgodna rodzina. Dziewczyny do nas idzie w czerwonej tapetce. To czerwony kapturek, znajoma ptaków leśnych i wiewiórek. Choć złe wilczysko zjadło ją i babcię, dobrze się skończyło, jak w pięknej bajce. Mam tu w koszyku same smakołyki, ciasto i złote rogaliki, i pączki, i miód na lekarstwo, żeby zdrowiu sienkie było to maleństwo. Szłam ciemnym lasem i bezdrożem, ufając wielce, że mi Bóg pomoże. Mama mnie posyła, gdzie ludzie w potrzebie, za to będę miała nagrodę w niebie. Józefie, zobacz, to jest koszyków dobre rzeczy. Wielce z urodzenia to chory chociażby, umocni, uleczy, pomocą bezpieczny. Jezus nas nauczy, że chorych odwiedzać trzeba. Za to On w nagrodę przyjmie nas do nieba. Malutki kurczyk z lubidzie. To cio paluszek, co pokonał wilka złego i w stumilowych butach czynił wiele dobrego.
to była noc swoich narodzin święta. To było tak nie pamiętam. Cóż to za dziwna rzecz, Józefie Maryjo. Wokół zima, a kwiaty tak pięknie pachną. Reszta to żoby się zbliża. Moim domem są piękne kwiaty, stokrotki, róże, ławatki. Twoja stajenka smutna, Jezu Mary, chcę, by w Twojej biedzie choć kwiaty pachniały. Przyś Ciebie, Jezu, Bogu dziękować chcę, żeś stworzył świat piękny, dzieci i mnie. Pan policjant przyszedł, pani policjantka też. Ty masz dobre serce, Salineska miła. Niech Ciebie wszystkie dzieci naśladują. Cicho otoczymy, nie cieszę się. Nie smućmy się, że trzeba odejść od żubeczka. Zabierzemy ze sobą w sercach uśmiech dzieciąteczka. Dziękuję, dziękuję. Zdrowia z tym się na coś. Na ten nowy rok! Byście byli wesołymi, a błogosławieni. Na ten nowy rok! Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy waszym koleżankom, kolegom, i tym najmniejszym, i tym większym, i tym najmłodszym, i tym starszym. Dziękujemy bardzo. Wszyscy ładnie występowali, ładnie ubrani. Wszyscy się radowali, że Pan Jezus się urodził. Anioł stracił pióra, proszę z tej radości. Pinokio stracił nos, bo się radował, stał się lepszy. Także wszyscy ładnie tańczyli. Cieszę się, że tu wszyscy przyszli, że jesteście super. Pozdrawiam Tomka, który już skończył, a to zawsze przychodzi. I muszę powiedzieć, że jestem też, podziękować księdzu proboszczowi, że z wami zawsze jest. Ale dzisiaj stała się niespodzianka, pierwszy raz. Chciałem wam powiedzieć, że o was wszędzie słychać, że jesteście tacy super, no. I dowiedziała się o tym policja, bo... Nie ma nigdzie takich rzeczy, dzieci, jak wy jesteście. I policja, która pilnuje porządku, przyszła dzisiaj, żeby zobaczyć takie grzeczne dzieci. Dajcie brawo dla tych policjantów.
Ja powiem, że ja też sobie stałem się policji, nie boję się, bo wszystkie mandaty zapłaciłem. Także, i co, zrobimy sobie zdjęcie, prawda, z nimi też, pani dyrektor, z dziećmi, wszyscy razem, jak się Pan Jezus zrobił to dla nas. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali, bardzo serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, mikrofon, proszę, mogę? Tak. Teraz do zdjęcia z mistrzem. Ale ja może się będziemy zaszczątnie za panem. A.